Hej, 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 nagrywam standardowo, od razu powiem, odcinek jeden po drugim, jak zwykle w sobotę. Więc jeszcze nie widziałem komentarzy, nie widziałem ile nas jest. A propos ilości, mam nadzieję, że więcej, z dnia na dzień. Ale co, dotarły nasze odważne dziewczyny. Tylko tak no... Przejdź normalnie tutaj. Przejdziecie, no to strzelajcie już. Jeśli nie pamiętam, to jest jeden człowiek, dokładnie. A, jeszcze się chowa, no. Ale co to był za strzał? Jak to masz strzelstwo? Trzy! I trafiłeś. Się ten łupek rozwalimy, co? O, no, nie było tematu. No dobra, no dobra. Przejrzyjmy szybciutko te pokoje. Cyk, nie tak. Cyk, cyk. I tu, cyk. Unia jest szybsza, dlatego puściłem ją na kolejne karawany. Na kolejne pokoje. Czy to jest nasz człowiek? W środku? No nie wiem. Nie mogę zobaczyć, także... O matko, ile mięsa. Otwórz, tutaj oczywiście ustawimy jeszcze na opraw stworzenie bez końca. No i na szczęście mamy jakiegoś kucharza z nami, także git, ale najpierw to lecz się. Nie jesteś lekarzem? Jesteś lekarzem. Czy jeszcze nie ustawiłem samoleczenia? Niemożliwe. No masz samoleczenie. Upuść leczenie. O właśnie. Winnie, ty otworzysz. To na chwilę przejmiemy. Jakości słaba i dobra. No. Husarz to był. What? Nocny Marek Rybieńsko, dobry uczeń. No. Powiem szczerze. Kawał bestii. Teraz mnie straciłeś wcześniej, nie? Cały czas zapominam o tym. Ale trzeba będzie się naprawdę zainteresować, kurde, tymi protezami i w ogóle. No bo to są kolejniejsi, którzy nie są w pełni wydajni. Zwykła skóra. Kozak. A bo ty nie masz sobie tego jedzenia lepszego? To skonsumuj ten pemikan, bo to jest faktycznie średnio. No i na razie w sumie nie każesz tego kroić, możecie się przespać jedną tej noc. Dokładnie. Leć się kimnij, bo to nie ma sensu, żebyśmy się to miała załamywać. Trochę to się doleczy. To nie są miłe widoki, to na pewno. Sprzątasz brud. Słuchaj, no to w takim razie... Ja tu Karolinie na razie myśliwego ściągam. I popoluj na coś jeszcze, będzie śmiesznie. No, no po te bombalopy też sobie możemy polować, czemu nie? Co tak słabo strzelasz, co? Te oko. Te oko. Niby niewiele, a jednak robi swoje. Dobra, Kara, jak się czujesz? Ciut lepiej chyba. Jedziesz. Szybciutko. Thank you.
Dobra, to jeszcze się oprawię te bumalopy. Jedziemy dalej. To jest zwykła skóra. To mnie akurat cieszy bardzo nawet. Serio. Przepraszam. Dobra, ostatni i jedziemy dalej. Dobra, zjedz. I ruszymy, ruszymy tutaj. Dobra, co do przedmiotów, to pomikan mogę zostawić, tak naprawdę najważniejsze jest to mięso. No dobra, śpiwór sobie możemy zabrać, co z tego, że z tkaniny. No i ta skóra. Poszły. Atak za atakiem. Mi to pasuje. Co głupio brzmi trochę, ale tak, pasuje jak najbardziej. Ten kabel niepotrzebny. Jak tam u ciebie ze wzrostem? No dobra, jakoś to rośnie. Jedziemy. To niby nie powinno być tragedii, bo to samo, niemalże to samo jest. Ja sobie nie mogę tego jeszcze przejąć. Tutaj jesteśmy. Chodźcie, szybciutko. O, tu więcej was jest. Czwórka? Piątka. No to jak zabijemy trzech, no to w sumie tyle z dalszego bronienia tej bazy, nie? Przez nich. Zaawansowaność? Dadzą radę. To są zuch kobitki. Abi już dostała. Dłoń polna. Warto się zainteresować ewentualnym niezabijaniem i usunięciem później części ciała. No szkoda. Co ty gadasz? O. No to słabe. Tu. Okej, leży. Dłoń polna druga jak coś. Tu. Do tyłu. Okej, też masz dłoń polną? Też masz dłoń polną? Kurde, wszyscy macie? Oj, wozek to... Ojoj. Ojoj. Martanczyk... Ale bym cię, kurde... Rio porwał i tak. Albo tego, Johna. O! John leży! A tamten nie miał tyle szczęścia. Słuchajcie, dłoń polna to jest bardzo dobry sprzęt. Zwłaszcza dla rolników. Więc tak. Zróbmy szybko przejście tutaj. Ty zaś znów oberwałeś, to się lecz. Jedzenie, okej. Okay. Dobra, posiłki też fajna sprawa. Biokodowany? Nie. Biokodowany? Nie. Okej. Cyk, cyk, cyk. Mamy ten ryż. Przejdź się jeszcze tutaj, proszę. No i git. Wracamy do domu. Szybka akcja, szybkie ataki. Bardzo dobrze. Wszystkie bierzemy. No, oni mają te dłonie polne, które są warto... które warto pozyskać. Nawet można je sprzedać. Tak po prostu.
A John jest po prostu Jeanem. Genie, tak? W sensie tym geniuszem, który no, by nam załatwił naprawdę dobre rzemieślnictwo. Przy okazji górnictwo, ej! Kurde, no ta walka wręcz u niego jest bez sensu. Dawajcie wszystkich. W razie czego, na honor. Posiłki, ryż. Tu coś ciekawego, piwa nie mieliście. Możemy zabrać te rzeczy na sprzedaż ewentualnie. No i jazda do domu. Niezachwiany więzień. O, good to know. Kto to jest niezachwiany? Johnson. O, proszę. Będę miał to na uwadze w takim razie. Mogę ci to zlecić operację? Nie mogę. No. Przeżyję. No dobra, tu jest git i tu jest git. Ta śmiertelna choroba się nie liczy. No chyba, że zakażenie, to faktycznie jest problem. Tutaj zakażenie lekkie. O, can be problem. Postępuje bardzo szybko. Co ty masz za całą odporność? Czym ty jesteś? Ostrożny strzelec. Kuj, twarz się zachwianą! Aj! Był idealny snajper. Nawet przy niskich tych, przy niskich wartościach, to miałby bardzo dużo, bardzo duże prawdopodobieństwo do trafienia, no. No to jeszcze raz to przeczytam dokładnie, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Dłużej celuje, ale ma plus 5 do celności, czyli na przykład przy 45% ma tak naprawdę 50%, że trafi, no. Trochę szkoda, no. Znaczy, jest patent w sumie na to, żeby on. Chyba to tak miało działać kiedyś. A nie wiem, czy działa dalej. To znaczy, że mogę sobie na przykład zrobić. Zabić go i serum wskrzeszającym go ożywić. I dać ten, dać później. On będzie jakby od razu w mojej frakcji. Chyba tak się da. Spróbuję aresztować i zajmij się uwięzieniem. I Jenna również tej uwięzi. No, umówmy się, niektórzy z nich to jest akurat kwestia tego, że. Zakażenie. Kwestia tego, że. Chcę ich przerobić na honor, a niektórych naprawdę chcę do swojej kolonii zabrać. Chociażby ten John, no nie jest zły, jest nawet bardzo dobry, można powiedzieć. Konwertuj. Uciekaj. Przeżyjesz? No, może być ciężko. Zróbmy z tego medyczny w takim razie, Vero. Pokaż jeszcze raz swoje sperki. No to niezachwiane. Nie, no to po prostu ci wytnę tego. Wytnę ci tą rękę. Lewe ramię, zakażenie. Lewa ręka, ja po prostu wytnę i. Masz zakażenie na dłoni polnej, to jest w ogóle dziwne, ale no dobra, niech będzie.
Poproszę swojego lekarza w formie Tobiasa. O operację. Tak samo przenieść moglibyśmy tutaj tą lampkę. Będzie na bank łatwiej, lepiej. Przeprowadzona, nie? A ty masz zakażenie na tłowie. No tego zakażenia tak łatwo nie wytniemy. Prawa ręka. Tutaj również operację i w sumie może zrobić się z Karolina. Jak się czujesz? Oj, fatalnie. Skonsumuj sobie w takim razie ten posiłek. Mimo wszystko będę cię prosił o to, żebyś tę operację dokonała. Co? No. Leczenie, karmienie, rozumiesz? Winnie, co ty robisz? Odpuść na razie. Operacja. Udało się? Nie przewrodziłeś. Kurde, ludzie! Liftery, poproszę o... O przez chwilę nie wpierdzielanie się w robotę. Dziękuję. Czy ty?! Naucz się czytać, dziękuję. Tak. Zmarnowana apteczka, no trudno. Operacja. Nice. No, zmarnowana apteczka. Więcej na ten temat nie mam do powiedzenia. O, to będzie dobre. No, Karolina nie jest taka zła, już ma ósme medyczne. Powinno się udać. Ty leczyłaś go, prawda? Tak. Operuj go teraz. O rany. Brawo. I wzrosły ci medyczki. Do 10 poziomu aż. Wow. No to powiem szczerze, nice. A reszta się nie obchodzi. John, mam nadzieję, przeżyje. No, nie ma opcji, że to wytrwasz i ty również nie możesz to wytrwasz. To mogę was nawet wypuścić, teoretycznie. Będzie problem z głowy. Gdzie jest nasz? No właśnie, Karolina miałaby to zrobić. Uwalnianie. Na typie. O, on jest po znieczuleniem, tak? Ta. No to tylko w stanie będzie można go uwolnić, nie? I po problemie. Ej, słuchajcie, udało się ataki, wszystkie. Czy ona opuściła tą mapę, czy... Wow! Koloniści porodzili, siema, ekipa! Jak było? Mam nadzieję, że dobrze. No, ciop. Tu jest wiadomo, tu jest wiadomo, no i tu jest wiadomo. Bez uszczerbku na zdrowiu, a pomogliśmy innym. Nice. Dobra, cykle to jeżeli chodzi o Octonellera również idą. A ja dostaję, słuchajcie, piękne... Piękne, kurde, fotki.
Może zmontuję to i wam pokażę, gdzie się będzie się wyświetlać delikatnie. Świniaczek, delikatny, irytujący głos. Medyk społeczny, irytujący głos. Świniaczek, nie zapomnij. O, dobra. Co ty robisz? Leczy. Nie, nie lecz go. Zapomnij. Nie lecz go. Uwolnij. Dobra, typie. Ty zostałeś sobie sam. Sterem, żeglarzem i okrętem. Tak naprawdę ja cię zaproszę nawet tutaj. Będziesz miał swój pokoik już gotową ławeczką i w ogóle. A to dla kolonistów, poproszę. Bo tego nie zabiorą do magazynu. I przepadnie. A tak, fotki, fotki. No, tak, wstawiam. Gdzieś tutaj nawet pewnie się wyświetla teraz. Ale to mniejsza o większość, gdzie się wyświetla. Ważne, że się wyświetla. Ważna jest jakość fotki, w sensie co fotka przedstawia. O, proszę. Okej. Okej. Oho! To jest z tego. Z Imperium, jak rozumiem, nie? Człowiek. Nie. Z tych naszych ludzików. Okej. Kurde, łączę PSI. Biorę. Mamy taką ekipę teraz. Biorąc pod uwagę, że jeszcze wrócili do nas. Okej. Wrócili do nas ludzie, to już w ogóle będzie lepiej. Idą sami najlepsi strzelcy, no. Nie oszukujmy się, to chociaż tam są też Neandertalczycy, to trzeba wziąć pod uwagę. Więc i coś do walki wręcz weźmiemy. Tyle. Poszli. Norforer łącza PSI. Bardzo mnie to cieszy. Będziemy mogli kolejne spele rzucać. Za niedługo. Oczywiście. Poszli? Poszli. Ekipa remontowa. 5 typach mamy sobie, tak? 6? 5. No i git. Na spokojnie, jestem pewny, że wrócą i nic mi się nie stanie. A ty jak tam, Lucy? No, Wrodek. No, teoretycznie moglibyśmy zaraz ją z tej komory wyciągać i nie będzie wtedy problemu. W sensie, no... Ona sama się, w sensie... Sama wyjdzie z tej komory, jak osiągnie ten kolejny etap rozwoju. O. Tego słowa szukałem. Aha. Auto ubój be like. No dobra, no. Śmieszna sytuacja. Cześć dla nas, to spoko, mięsko więcej. No a po tych najazdach mamy, powiem wam, bardzo zabezpieczoną gospodarkę żywieniową. Po pokrojeniu tych zwierzaków to będzie... To będzie... O, konwersja tak szybko? Super. Teraz rekrutuj go. O, no tak, w sumie... 12 poziom społeczny do czego zobowiązuje. A co chciałem powiedzieć? Po pokrojeniu tych zwierzaków to będzie, kurde, jest jakieś... 3000 żarcia? To już jest...
Dużo. Nawet można by rzec, że wystarczająco. Wow. Stary, wydobyłeś bumelopę na... Jacie! Już? Super. Brawo, no brawo, brawo. O, ty już w miejscu jesteśmy. Dzień dobry. Oh shit! Tu jest skażenie. Jakie wastelandy, ej, co jest? Nie wiem, jak ktoś grał Fallouta, nie? No, to coś na tej zasadzie, kurde. Właśnie to się odbywa. Jakieś zakażenie dla was weszło? Na szczęście nie. O kurde, dobra. Przygotować się do nich trzeba jakoś. To jest teoretycznie ich tylko trzech i nieznane zagrożenie. No, jak to na pustkowiach, tak? No myślę, nie, no naprawdę, to mi się w tym momencie kojarzy tylko z jednym, z, właśnie z pustkowiami z Fallouta. Dobra. Rozstawka. To mi się tak... Strzelaj na razie w to. Oni się muszą ruszyć do nas. Dobra, o to chodziło. O, lepiej mi się wychyliłeś, przyjacielu. Pod karabin. Dobra. Na dwa tempa. Bum. Bum. Dobrze. Do tyłu. Okej, okay, uciekają. Nice. Dostał w głowę. Jeszcze raz dostał. 4 godziny życia. No, nie jest to dużo. Okej, okay, a skoro jest to bezpiecznie, to zaznaczmy wszystkie drzwi, przyjmiemy je. I szybciutko, Kajko, żyjesz. No. Ta ikwa was nieźle załatwiła. No i przejdziemy już tutaj po pokojach. Zobaczymy, co jest. Do zgadnięcia. Zasadzka. Neandertalczycy dalej? Tak. Okej, okay, no to w sumie... Okej, okay, dobra. Leży. Jak was tutaj... Nie no... Prosta sprawa. Dziewczyny, zapraszam tutaj. Poczekaj z tym chodzeniem. Załatwimy ich po kolei. Ładnie. Granem pocisku zasypany. Dobrze. Dobrze! No i to ja rozumiem. Dobra, dzięki, dzięki. Dobra robota. No, dużo tego nie było. Ale... My zadanie wykonaliśmy. Wracamy do domu. Jakieś leki ziołowe przy okazji też do zebrania. Piwko po drodze można chlupnąć. I cyk. Mamy to! Mamy posterunek zniszczony. No, dzisiaj taki odcinek bojowy znowu się zrobił. Dobrze. Ja tam lubię.
No nic, ale słuchajcie, no w takim razie na razie będzie to tyle. Bojowość bojowością. Ale czas najwyższy zająć się... No tymi badaniami, bo one stoją. Mi się to w ogóle nie podoba. Tak nie może być. No, i brakuje rąk do pracy. To też przy okazji... minus. Duży. No to jest niby kucharzowanie. Zaba... Jezus Maria, skończyliście się dobrał. Nie, naprawdę, to za... O, konie! Ej, koń mi to się trzeba zainteresować, bo to jest bardzo dobry koń, bardzo dobre zwierzę pociągowe. A przy okazji przyspieszy nam karawanę. Ciągam nosem. Nie, dobrze, chyba będę chory. Mówię, nie mogę być chory. Bo jak będę chory, to nie będę zdrowy. Jak nie będę zdrowy, to będę chory. A to źle! Oczywiście, nie? Oj. Kaszelek też męczy. No nic. No nic, no nic. Normalne, no to zwiększmy tutaj oczywiście jakość w pomieszczeniu. No jak mamy zimę, to panie przebudujemy sobie w środku tą kuchnię, tak jak mówiliście, że będzie to lepiej wyglądać. O matko, co ten nas tak dopadł. Dobra, słuchajcie, na razie to będzie tyle. Widzimy się już jutro. I co? Na razie, hej!